Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiaj powtórka z patcha 9.14, ale nie mogę przejść obok niej obojętnie. I nawet jest to obiekt 140, czyli dosyć popularna maszyna. Ale o dziwo w tej bitwie Tony Chalk będzie robił jakby za główną rolę, czyli operuski med, tylko nasz bohater, który naprawdę rozegra wyjątkowo świetną bitewkę. Nick, bardzo ciekawy, z drogi Bobby Damage robi, także naprawdę oryginalnie. Mapa to łuk ognia, XVM nie działa, ponieważ, tak jak powiedziałem, nie z obecnego patcha. Co ciekawe, po 4 arty z każdej strony, u nas 3, tak? 3 razy te 92, u nich 4. 261, M53 i 2 razy GW Tiger P. Także naprawdę arty będą miały w tej bitwie używane. Co ciekawe, nie ma lightów. To jest bardzo, bardzo dziwne losowanie. No i przy takim układzie, ponieważ medy są do wszystkiego, mogą robić prawie że za heavyki, za te deki, no to również bardzo często mogą robić właśnie za lighty. Zobaczymy sobie, co może naprawdę bardzo rozsądną grą, bardzo dobrą grą osiągnąć jeden med, który niekoniecznie będzie robił tony obrażeń, nie wiadomo co tam wyczyniał, tylko zagra naprawdę bardzo, bardzo rozważnie, bardzo spokojnie i pomoże swojej drużynie wygrać. No ba, praktycznie sam wygra tą bitwę z pomocą swojej drużyny. Dodatkowo mamy te deki, mamy WTK, mamy E4, jak pancera S100, także bardzo ciężki układ. Tutaj oni mają z medów Leoparda T6-2, popełniają ogromny błąd, nie puszczając nic na środek. Tutaj mógłby ten Leopard pospotować, Lorka mogę pospotować. Jest T6-2A, który próbuje, także dobrze i to, zaświecony jak pancer. No i Bobby będzie robił kolejne kółeczko. Maksymalnie próbował wspomóc drużynę poprzez spota. Musi oczywiście uważać te 4 arty, no to jest 4 arty, to jest dramat. Mówiąc szczerze, na tej jeszcze mapie, no to jakaś sieczka. Nasi są pod healem. Na razie 0-0, mijają prawie 3 minuty bitwy, żadna żona nie straciła jeszcze czołgu. No wiadomo, przy tylu artach jest jednak spory strach na wyjeżdżanie. T6-2 świeci naszą drużynę, my świecimy ich drużynę, także dwa ruskie medy grają w tej bitwie. Na razie główne skrzypce, jeśli chodzi o rozgrywanie. No oglądamy, bitwa mniej więcej będzie tak wyglądała, ale nie do końca, będzie również sporo jeszcze ciekawej akcji, także spokojnie. Na razie dużo jeżdżenia, dużo aktywnego spotowania. Nasi tam ostro pocisnęli górkę. No i słusznie, na środku praktycznie nie ma nic oprócz T6-2A. Także powinni jak najbardziej tą górkę pocisnąć. W końcu mamy czołg na środku, możemy to wykorzystać. E4 jedzie z torów. E3 mamy jeszcze tutaj. Jest ten T6-2A na środku, sobie na spokojnie obtłukuje górkę, ale my również mamy arty i to splutonowane. 3 razy T92, to jest masakra. Jak sfokusują, to mogą praktycznie pokryć cały jeden kwadrat mapy. 0-4, sytuacja nie jest wesoła, mimo że próbujemy coś w tej bitwie zdziałać, coś tam poświecić, postrzelać, jeśli jest okazja, to nasi przegrywają. Nasi przegrywają 4 czołgami. Jakimś cudem już ich drużyna rozprawiła się z naszymi. Nasi sobie niespecjalnie radzą. Jest E4 zaświecona. Kolejna maszyna. Oczywiście Bobby zwiewa. T9-2 prosi o spota. No jest ten spot. Proszę bardzo. Tylko strzelajcie w tą E4. No, w takim układzie najlepiej byłoby zdjąć tego meda ze środka. Arty powinny się sfokusować na T6-2A. W ilości sztuk 3 i wówczas mielibyśmy opanowany środek, gdzie można stąd robić praktycznie wszystko. Kolejny spocik, także na pewno tutaj Bobby ma optykę. Wyświecony jeszcze Leopard. Także załoga musi być naprawdę zacna. Na tej maszynie na pewno jest optyka. No i Bobby to świetnie wykorzystuje. Choinka przez chwilę świeciła się w drużynie przeciwnej poprzez ich czołgi, ale już poznikali. 1-5. Górka niby cisnęła, ale wszystko tam potraciliśmy. No i zobaczmy. Ich drużyna coraz śmielej, widząc przewagę 1-5, coraz śmielej sobie poczyna. Bobby znowu spotuje.
Leoparda Fałkę. Tutaj proszę bardzo, jaki Focus Fire i Leopard wyrwał, i Fałka, i jak Panzer S100. Zobaczcie, jakie buły tutaj sadzi T-92, także trzy sfokusowane T-92 wykorzystują tego spota. Jest E-75, znowu robimy aktywnego spota, mamy te deki, mamy te arty, nie chłupią, 3-6. No i wyobraźcie sobie teraz, że na przykład gracie sobie taką artą i nie macie w takiej drużynie zawodnika, który zdecyduje się na spota. Wówczas drużyna przeciwna się po prostu rozjeżdża, przejeżdża i bitwa się kończy. Także zdecydowanie bohaterem tej bitwy będzie Bobby. I to zobaczcie, jakim bohaterem. Jak pancer zaświecony. Spokojnie. W razie co wystaje jeszcze kawałek wieży. 865. Arta już miała tam skupione. I druga arta niszczy. Także arty fokusują niesamowicie. Dobra współpraca z tymi trzema przeklętymi wielkorurowymi artami. No, wreszcie tutaj chyba drużyna przeciwna skapnęła się, że kluczowym dla wygrania tej bitwy jest zlikwidowanie tego obiekta 140, który robi zbyt dobrą robotę. Jest na górce E5, teraz można wreszcie postrzelać, to jest nasz czas na postrzelanie. Świeciliśmy dużo, teraz nasza kolej. Także bardzo ładnie w tej bitwie zachowuje się nasz bohater. Dokładnie wie, co robi, dokładnie wie, jak wspomóc swoją drużynę, żeby zwyciężyć. Jak widać, obrażenia to nie wszystko. Zawsze mówię, trzeba brać sprawę w swoje ręce. Wtedy jest szansa na wygraną. Jeśli będziemy czekać, co zrobi nasza drużyna bądź drużyna przeciwna, no to skończy się to prawdopodobnie klęską. Mam obrażenia 1200 zrobione. Ze spota oczywiście nie wiadomo ile, ale po bitwie sobie zobaczycie. To zobaczycie, co tutaj nawyczyniał nasz bohater. E5 klepana z APCR-ów, czyli amunicji podstawowej na tej maszynie. No i bardzo ładnie. Przejęcie tego środka jest kluczem tak naprawdę na tej mapie. Ten T-62 cały czas żyje, także jeśli jego by się udało wykończyć, to byłoby naprawdę dużo, dużo łatwiej. Jest T-62A. 5-7. Bobby teraz wyjeżdża na T-62A. Wie, że to jest kluczowa postać w tej bitwie. Wykończenie jego daje bardzo dużo. Świetne zagranie, bardzo rozważne. Spokojnie wjechał w ten dołek. Wie, że tutaj ma ochronę. Także ode mnie tylko brawa za tą bitwę, za bardzo dobre rozgrywanie. W każdej drużynie taki rozgrywający to jest... O, teraz T-10 trafiła z jakiegoś chyba haeka, bo nie pokazuje rodzaju amunicji. Na pewno to był haek, bo tylko za 166. No i teraz odważny wjazd, bardzo odważny wjazd. Znowu robimy całą robotę. Nasza drużyna wyłącznie z obserwatorem oraz strzela w to, co my wyspotujemy. Całkowite przejęcie inicjatywy przez naszego bohatera. To mi się po prostu podoba. To trzeba docenić. Wyświecona arta, wyświecona T-10 z kampiona na końcu. Arta w nas nie trafiła, wyjeżdża nas T-10. Teraz ja się pytam, gdzie jest nasza drużyna do pomocy? Bo to jest pytanie. Gdzie jest obiekt 430? Gdzie jest jak pancer? Niby jedzie, ale ma WTK. Arta próbowała, nie trafiła. Także musi się teraz pojedynkować z tą T-10, która strzela z hejaków, także prawdopodobnie no jest to gracz jakiś słaby, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo teraz nie przebiliśmy, cały czas pojedynek z tą T-10, która wali uparcie z heków i jeszcze arta nas wjechała bez spota praktycznie, nie wiem czy to widzieliście, pojawiła się praktycznie znikąd, także teraz mamy karuzelkę z dwoma maszynami, T-10 uparcie z heków na sklepie, Bobby wykańcza artę, żeby mieć święty spokój, mamy jeszcze hapsy, cały czas w ruchu, ta bitwa jest całkowicie w ruchu, 340, no i jeszcze jeden strzał i będzie po T-10. Teraz za 596 trafia z Heka. No niesamowite, niesamowite. Uparcie waliła z Heka ten ostatni strzał prawie za 600. No na bogato. 11 do 8 zrobiło się, a było chyba 1 do 5. 4200 obrażeń, nie widzimy ile spota. Całkowite przejęcie kontroli w tej bitwie. Przejęcie inicjatywy przez z drogi Bobby damage robi. Chyba z drogi Bobby spota robi. Wykończona arta, E75 wyrywa dwie potworne buły. No i pięknie, GW Tiger prawie nas zabija. Oczywiście bez spota ma zbyt mały kaliber, żeby się wyświecić za tego krzaka. W końcu tam ze 200 ponad milimetrów pocisk wielkości... Nie wiem czego, małego świniaka pewnie wyleciał, ale nie widać z którego krzaka, nie da się wyspotować. OPK mo arty
Znowu daje sobie znać. Cały czas nie widać. Jest, brawo, nareszcie. Jest GW Tiger, podjechaliśmy na 50 metrów, no to się w końcu wyspotowała. 13.8. Wykończmy tą artę. Nie wiem, która to arta wykończona. Chyba pierwsza bądź druga. Bo jedną kto inny wykończył. Także szansy na Dumitru na pewno już w tej bitwie nie będzie. Ale na pasku Ciego być może. Widzimy 5000 danych obrażeń, 4 fragi. Bitwa absolutnie całkowicie w ruchu. Całą bitewkę w ruchu. Zero kampy, zero pasywnej gry. Bardzo aktywna, bardzo rozsądna. Znowu tradycyjnie OP camo. Arty mamy spota, ona nie. No bo tak. Bo arty są bardzo małe i mają małą sylwetkę. I nie wystają im wcale te armaty z krzaków. Jest, nareszcie, obieg 261. Nie trafiliśmy. Kto wygra? Wygrali nasi, E3 zabiła. Obejrzyjmy sobie screeny. Nadzwyczaj interesujące. Bobby w tej zacnej bitwie robi odznakę mistrzowską. Robi medal zwiadowcy, medal służby patrolowej i duży kaliber. Także zobaczcie, co się dzieje. Zrobił wszystko w tej bitwie. Obrażenia. 5009. Także bardzo, bardzo ładnie, przyzwoicie. 4 fragi i aż 1506 expa 10 tierem, ponieważ Bobby dorzuca tutaj 10318 ze spota. No fenomenalna gra. 11 wyspotowanych pojazdów, 7 km zrobione. Zrobiony damage, zrobiony spot. No perfekcyjnie rozegrana bitwa, naprawdę. Bardzo mi się to podobało. Zrobił w tej bitwie wszystko, co tylko się dało. Maksymalnie po prostu wygrał tą bitwę w pojedynkę. No tak mi się wydaje, że to jest perfekcyjne rozegranie. Nie na siłę, nie na damage, ale jednak pod tego spota bardzo rozsądnie, kluczowe decyzje podjęte w dobrych chwilach. Bardzo dobry ten wyjazd na T6-2, wykończenie, wjazd później dalej i przejęcie całkowite kontroli. Także wielkie gratulacje. Bitewka praktycznie pokazowa. Także zawsze takie rzeczy mocno doceniam. No i tyle. Jeśli wam się podobała, no to napiszcie w komentarzach, co sądzicie o naszym bohaterze, który zrobił więcej spota niż damage'a, a w niku ma jednak odwrotnie, że będzie robił damage, a tym razem tego nie zrobił. Może następnym razem zrobi odwrotnie. 10 tysięcy obrażeń, 5 tysięcy spota. Też byłoby bardzo zacno. Dobra, kończąc. Cześć.